Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmiku i dzisiaj chciałabym przedstawić pokrótce podstawowe metody zaokrąglania liczb w Excelu. Przygotowałam sobie tutaj kilka liczb takich do demonstracji i spróbujemy kilkoma sposobami pobawić się zaokrągleniami. Pierwsza funkcja, zaokrąglanie do całkowitej, nazywa się do całk. To jest funkcja, która zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej. Podamy liczbę w parametrze. Nie trzeba więcej parametrów, tylko jedną liczbę do zaokrąglenia w dół. 162 w dół do całkowitej, 162,7654 w dół to jest 162 i tutaj myślę nie ma nic zaskakującego, w dół to w dół. Czyli po prostu obcinamy to, co jest po przecinku. Dla ujemnych minus 0,67, pierwsza w dół, najbliższa całkowita to jest minus 1. Minus 0,67 jest większe niż minus 1, prawda? Tu minus 41, minus 13 i minus 99. Czyli to nie jest najbliższa całkowita, tylko to jest w dół. Trzeba o tym pamiętać. Zaokrąg do całk, funkcja zaokrąg do całk, zaokrągla w dół. Kolejna funkcja, zaokrąg. Taka chyba, którą dosyć często używamy w zadaniach. Potrzebuje dwóch parametrów, liczbę i ilość cyfr. Powiedzmy, że sobie weźmiemy dwie cyfry po przecinku i teraz uzyskamy wynik 162,77, bo do takiej liczby było nam najbliżej dwucyfrowej, znaczy dwie cyfry po przecinku, prawda? Tutaj mamy 18 setnych, tu 67 setnych, z tego 38 setnych, 67 setnych, 90 setnych, 35 setnych i 90 setnych. Co warto tu zauważyć, to to, że zaokrąglenia działają tak jak w matematyce, to znaczy, jeśli mamy piątkę tutaj na trzecim miejscu po przecinku i musimy je obciąć, to drugie miejsce po przecinku idzie w górę, tak? Wszystko od piątki jest zaokrąglane w górę, jeśli myślimy o najbliższych. Kolejna funkcja, którą pokażemy, to zaokrąg góra. Polecam tą funkcję w odróżnieniu od zaokrąg w górę. Ta zaokrąg góra ma moim zdaniem bardziej klarowny sposób użycia. Zaokrągla liczbę w górę w kierunku od zera, czyli dalej od zera. Liczba i powiedzmy, że teraz sobie damy 0 miejsc po przecinku, no to do 163 dalej od zera, prawda? Zobaczmy, co dalej? 316, 44, 98, dalej od zera. Minus 1 zaokrągliliśmy w górę, a dla ujemnych uzyskaliśmy minus 1 przy minus 0,67. Dlaczego? Dlatego, że to jest od zera, prawda? I wszystko jasne. Teraz zaokrąg dół. Podobnie polecam korzystać tą, która ma tą krótką nazwę w odróżnieniu od zaokrąg w dół. Podajemy tylko dwa parametry, liczba i ilość cyfr po przecinku. Znowu sobie zrobimy 0 cyfr po przecinku i mamy tym razem w kierunku do zera, czyli dla minus 40,9 zaokrągliliśmy do minus 40. Nasz wynik jest bliżej zera. Teraz, gdybyśmy chcieli wielokrotności 50 uzyskać, to skorzystać możemy z funkcji zaokrąg do wielokrotności. I podajemy liczbę i podajemy wielokrotność. Powiedzmy, że chcemy to zaokrąglić do wielokrotności 50. I takie coś działa nam dla dodatnich, dla tych czterech. Czyli tu mamy 150, to jest najbliższa wielokrotność 50, prawda? 300, najbliższa wielokrotność 50 dla 315. 50 dla 43 i 100 dla 97. Z tym, że nie możemy zaokrąglić do wielkości 50 liczby ujemnej, ale możemy do minus 50. W związku z tym tu szybciutko pokażę. I tutaj najbliższa wielkość minus 50 to jest 0, minus 50, 0 i minus 100. Jako ciekawostka na sam koniec zaokrąg, gdzie podamy liczbę i, uwaga, ujemną liczbę
cyfr. Na przykład minus 1. Co to będzie oznaczało? Minus 1 tutaj w liczbie cyfr, to trochę herezja matematyczna, bo jest ujemna liczba cyfr, no ale to jest nawet ciekawe. Kiedy podamy tu minus 1, to będzie nam zaokrąglało do pełnych dziesiątek. To znaczy w ten sposób, żeby było jedno zero jakby przed przecinkiem. Ja to sobie w ten sposób tłumaczę, jest mi to łatwo zapamiętać i zrozumieć. Czyli 160 to jest taka liczba z jednym zerem na końcu, która jest najbliższa naszej liczbie zaokrąglanej. 320 najbliższa z jednym zerem na końcu, 40 najbliższa, czyli najbliższa w wielokrotność dziesiątki, tak? Najbliższa wielokrotność dziesiątki. I na tym chciałabym zakończyć dzisiejszy filmik. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych materiałów. Pozdrawiam i do usłyszenia.